No tak, no... Tak to wyglądało. Wojtek zagrał bardzo dobry mecz i trzeba go pochwalić. No oczywiście mieliśmy bardzo dużo sytuacji. Z tego co pamiętam, Krakowia no, pod jakiś tam kontrach coś miała, ale nie najlepiej to u nich wychodził ten atak. No ale dobili chyba do celu, bo wątpię, że przyjechali tutaj wygrać mecz. Raczej właśnie remis i udało im się. Tak, to wydaje mi się, żeby nasz błąd, musimy na tym popracować, ze względu na to, że mimo wszystko, że jest 0-0, no to mogło się skończyć 1-0 dla nich, by zabrakło trochę konsekwencji w ostatniej akcji. Na szczęście takich błędów było bardzo, bardzo mało i cieszę się, że nic się z tego nie stało. Skuteczność jest bardzo ważna, szczególnie z takimi zespołami jak Jelonia czy Legia, no bo wątpię, że będziemy mieli tyle sytuacji jak dzisiaj. I my cały czas na tym pracujemy, to nie jest tak, że nagle zaczniemy mieć strzeleckie w ciągu tygodnia, bo cały czas mamy i po prostu dzisiaj zabrakło nam szczęścia. Dla mnie osobiście nie ma to znaczenia, ale chyba dobrze. Ja na zero jestem z tyłu, ale szkoda, że nie wygraliśmy, ale myślę, że remis dobry. Będą pretensje do kolegów odpowiadających za kreowanie gry, bo z przodu dzisiaj nie wyglądało to za dobrze. No tak, nie wyglądało, ale mieliśmy jedną tylko sytuację i powinniśmy ją wykorzystać, bo tak będzie na wyjazdach, więc myślę, że powinniśmy chociaż tą jedną bramkę strzelić z tego kontrataku. No trochę tak, ale u siebie zawsze zespół gra lepiej i na wyjeździe najważniejsze, by na wyjeździe nie stracić bramkę. Ja nie chcę nikomu udowadniać, czy my Śląsk wyrzucił, czy takiego. Ja jestem teraz w Krakowie i Śląskowi wiele zawdzięczam i cieszę się, że teraz występuję co tydzień w meczach ligowych. Będę mógł więcej coś powiedzieć po 5-6 kolejkach. No na pewno nie było łatwo dzisiaj z nimi grać, aczkolwiek uważam, że stworzyliśmy sobie dzisiaj sporo sytuacji i dosyć klarowne. Nie graliśmy złego spotkania absolutnie i rzeczywiście szkoda tylko, że nie zdobyliśmy tutaj 3 punktów, bo gdzieś tam one były naprawdę w zasięgu. Tak, rzeczywiście gdzieś tam ten pierwszy mecz gdzieś tam zawsze nas trochę paraliżuje, gdzieś tam nie mamy tej pewności siebie. Mam nadzieję, że ją odzyskamy jak najszybciej, bo tych meczów jest bardzo mało i gdzieś tam liczymy na to, że gdzieś uda nam się te punkty zdobywać. Zdecydowanie, już gdzieś tam ją widziałem, że ona idzie, ale było za słabe uderzenie, ale jak ona leciała, już miałem w głowie, gdzie, co zrobię po strzeleniu tej bramki, więc szkoda tylko, że nie miałem okazji dzisiaj podbiec do kibiców i z nimi celebrować zdobycia bramki, ale jeszcze wracając do nich, to bardzo, bardzo byłem dzisiaj mile zaskoczony, jak zawsze zresztą, że kibicowali nam przez 90 parę minut, rzeczywiście gdzieś tam po nawet nieudanych naszych zagraniach, gdzieś tam w łatwych stratach, to oni zawsze byli z nami, to naprawdę, nawet niektórzy zawodnicy Krakowi mówili, że naprawdę fajna ta atmosfera była, liczę na to, że będzie to do końca i że będą z nami cały czas, więc tak mówię, ja myślę, że jako my zespół i jako kibice jesteśmy w stanie stworzyć naprawdę fajny kolektyw. No rzeczywiście dzisiaj rozegrał bardzo dobre spotkanie, wybronił im parę dogodnych sytuacji z naszej strony i dzięki niemu tak naprawdę Krakowie wywozi dzisiaj ten jeden punkt. Gdzieś tam chyba każdy po świadomości miał świadomość tego, że Kaczmar jak przyjedzie tutaj do Wrocławia będzie chciał się pokazać tutaj przed publicznością i zagrać dobre spotkanie. Niestety udało mu się. Chciałem, żeby był bohaterem meczu, ale chciałem też, żebyśmy my te spotkanie wygrali. Wtedy chyba byśmy byli wszyscy zadowoleni. Zdecydowanie tak, rzeczywiście gdzieś tam skuteczność trzeba poprawić, ale tak jak z swojego punktu widzenia jako piłkarza zawsze bardzo mnie cieszy to, że gdzieś te sytuacje dochodzimy i to po nie jakichś przypadkowych akcjach, tylko gdzieś tam coś udaje nam się to stworzyć. Ja wiem, że to jest mało pocieszające dla kibiców i na pewno oczekują tego, że będziemy wygrywać i strzelać mnóstwo bramek. To jest normalna sprawa, ale tak jak mówię, z punktu widzenia zawodnika jest to naprawdę gdzieś tam fajna sprawa, że gdzieś tam dochodzimy do tych sytuacji, ale absolutnie się zgadzam z tym, że musimy poprawić tą skuteczność i wykorzystywać te sytuacje, co mamy.